Szczęść Boże, matko. Noc przyszła spokojnie. Nie chciałam cię wczoraj wieczorem mówić, żeby się nie martwiło i spokojnie spała, ale wczoraj wieczorem dostaliśmy informację, wieczorem 5:30, żebyśmy szybko się zebrali i wyjechali gdzieś na noc w inne schronienie, bo mieli bombardować Żydomierz nocą. No to było tak, że po całą Ukrainę mieliby bombardować. Ale dzięki Bogu nic nie było, wszystko jest dobrze, spokojnie, klasztor stoi na miejscu, wróciliśmy, byliśmy tam na mszy. Dobra, matko, dzięki ci za wsparcie, za to, że jesteś. Kocham ciebie. Pyka. Pan trafił do bardzo małej manufaktury, gdzie wyrabia się chleb ręcznie. Nas jest tutaj dwie w porywach do trzech osób i my tak naprawdę pomóc możemy niewiele. My możemy zrobić, proszę spojrzeć na kuchnię, gorącą herbatę z sokiem malinowym i możemy nią poczęstować na przykład wolontariuszy, prawda? Tu proszę popatrzeć, jest chochelka, kubeczek, herbata z sokiem malinowym, naszej roboty. I kiedy przychodzą zmęczeni wolontariusze albo rozdygotani ludzie, my ich tu po prostu sadzamy i dajemy kubek gorącej herbaty za free. To jest wszystko, co możemy zrobić. Widząc, że ktoś jest głodny, możemy dać kawałek chleba czy takie serduszko z piernika, prawda? Ale tak naprawdę to my się z tego chleba utrzymujemy. Więc to nie jest tak, że my to wszystko rozdamy, prawda? Bo za chwilę nam trzeba będzie pomagać. My możemy rozdać co najwyżej nadwyżki. I za tym fotelem na przykład schowana jest torba z chlebem. Ja ją panu pokażę. Proszę spojrzeć. Tu jest torba z chlebem. To jest nadwyżka, prawda? I ona pojedzie do kuchni, tam gdzie karmią uchodźców. Taka normalność jest im bardzo potrzebna, właśnie tym ludziom, którzy przychodzą i często są po prostu, nie mogą sobie poradzić ze swoimi uczuciami, ze swoimi przeżyciami, które ostatniej doby, czy ze zwykłym zmęczeniem, takim właśnie wręcz graniczącym, też przeróżne dziwne sytuacje się zdarzają na tych przejściach granicznych, to myślę, że w mediach można się o tym dowiedzieć bardziej. My znamy to tylko właśnie patrząc na tych ludzi i słuchając tam takie fragmenty jakichś ich wypowiedzi. Też nie bardzo się chcą wypowiadać. No tak czasami trzeba posiedzieć i tak zwyczajnie jakoś ciepło przemówić. My przyjechali tutaj, bo my z początku myśleliśmy jechać w Wadowice, tam też jest monaster. Ale sestra znalazła nam tu monaster i my wyrzucili tutaj bliżej jechać, ponieważ w nas był automobil połamany i ми приїхали сюди ближче, ну, дуже, дуже зручно і дуже добре, бо ми не впевнені були, що ми доїдемо на машині так далеко, бо дозволяло тільки їхати 30 км за годину. Дуже добре, вони дуже класні, дуже гостеприємні, я не знаю, ну, класні. Завжди в серці Україна, так як і всіх нас. Папа!